W tym biurowcu może pracują Pana dzieci, może siostra, może brat. I dialog nie można nikogo obrażać. Z kim ten dialog? Obronimy was! Z kim? A te premie z czyich pieniędzy są? Z budżetu! Jeszcze mogę jedno powiedzieć. 42 lata pracowałem w zakładzie pracy. I ten zakład pracy jest dzisiaj spółką pracowniczą. I dzięki ludziom, dzięki dialogowi istnieje. I dlatego ja mówię, że można rozmawiać, można dyskutować, można przejmować zakłady w swoje ręce, ale po prostu trzeba dyskutować. Ja na dyskusję, od 45 roku rozmawiamy. Dlatego zarabiałem 1100 zł, teraz 900 zł mam. Brawo! Postulaty wasze przekażę, ale proszę was naprawdę o dialog. Dziękuję bardzo. Ale nie pozorowany dialog, panie wojewodo. To, co robicie, to jest pozorowany. Rozmawiacie, a nic z tego nie wynika. Kto się podpisał? Większość pracowników się podpisała. Panie wojewodo, proszę nie kłamać. Proszę mi pokazać, który z pracowników podpisał się pod restrukturyzacją. Kłamstwo ewidentne. Publicznie pan kłamie. Ktoś przyjął pieniądze. Moim zdaniem to jest tak. Powinniście ze wszystkimi ugrupowaniami robić spotkanie. I wy byście, bo chyba, że udajecie, że nie wiecie, co się dzieje. No. Kolego, ja wiem, co się dzieje, bo ja wywodzę się z produkcji, wiem, ja też, co to produkcja, ja wiem, co to ludzie. Ja i też pracowałem 45 lat i co mam z tego? Co mam z tego? Naszczawić. Służba zdrowia 15 lat temu lepiej pracowała niż teraz. Niż teraz. Jestem po bypassa. I było można załatwić lepiej. To o 100%. Kiedy remont się zacznie? Będę bezrobotny. Będę pracował i będę musiał mieszkać na ulicy, bo mi nie będzie stać na mieszkanie. A będę pracował. Wszystkie ugrupowanie partyjne, którzy byli przy władzy, jak miałomią rządzić, niech odjadą na białe niedźwiedzie. Do Putina. Czerwoni wyjeżdżają. Mam siekierę, piłę, tam im i niech jadą. Może się nauczą rządzić. Zajmie się naszą sprawą i bardzo wystąpił do sądu o upoważnienie tamtej uchwały. Jeżeli ona zostanie upoważniona, pan wojewoda powiedział przed chwilą o dialogu. Ja powiem tak, znam relacje z każdego posiedzenia komisji trójstronnej do spraw przedsiębiorczo-gospodarczych. Tam nie ma dialogu, tam jest tylko. Proszę o pamięć. Ostatnio byłem też, jeszcze świętej pamięci Edek Borocki żył. Byliśmy też protestować. I po tylu latach się protestuje. Nic nie robicie. No nic. Dzisiaj słyszałem poseł Platformy Obywatelskiej, która w radiu się wypowiadała. Ja w urzędzie jestem tutaj 6 rok. Ja całe życie w zagładzie pracowałem. Ale wiem, co to jest zagładzie. Życie oddali za naszą władzę, żeby komunę obalili. Raj komunę od tego. Żeby rządzić, jak to wyrobić?